No, siemanko wam wszystkim. Z tej strony Jakub, a tutaj 34 dzień Amagami na moim kanale. Nie 34 dzień mojego nagrywania, bo coś mi się zdaje, że z tego o wiele więcej. Chociaż nie. Nie nagrywam tego codziennie, więc kto wie, nie liczyłem, nie sprawdzałem. No w sumie nie, to jest 34 odcinek. No nawet pasuje. Jak się ładnie złożyło. No ale dobra. W poprzednim razem wspominałem, że prawdopodobnie będą jeszcze wraz z tym, co teraz jest, 3 odcinki nara. Ale chyba będą więcej, gdyż dzisiejszy dzień, myślałem, że będzie tylko akcja z zaproszeniem i nic więcej się nie wydarzy. I po prostu przejdziemy potem do tej randki przedświątecznej. Ale tu wyszło na to, że troszeczkę jednak lore tutaj mamy. Oczywiście mógłbym tylko kliknąć zaprosi nara, ale to troszeczkę, wiecie, sprzyłoby klimat i takie tam. Dlatego pomyślałem, że najwyżej się jeszcze o jeden tydzień przedłuży, jeżeli chodzi o czas trwania Amagami na moim kanale. No, chyba tak. Bo teraz patrzcie, będzie ten odcinek z zaproszeniem Ayatsuchi-san, czyli dzisiejszy. Następny odcinek na pewno będzie tylko o randce, bo ona jest długa. Kolejny odcineczek, czyli ten za tydzień, powiedzmy czwartkowo-piątkowy, to już będzie taki moment przed wielkim finałem. To też zrobimy sobie taki odcineczek. I w sumie za... nie w ten, tylko jeszcze następny, czyli za 2 tygodnie w poniedziałek, będzie ten ostatni odcinek ze wszystkich. I nie wiem, czy go ewentualnie podzielę na dwie części, ale coś mi się wydaje, że chyba aż taki długi nie będzie. Dobra, nieważne. No tak mniej więcej się klaruje. No to wychodzi na to, że nie w kwietniu, tylko w pierwszym tygodniu maja zakończy się seria Amagami na moim kanale. Tak podsumowując. A w ostatnim odcineczku doszło do małego konfliktu, jak to sam odcineczek poprzedni miał w tytule, ale koniec końców się nasza ekipa pogodziła. I tak sobie patrzę. Tak sobie patrzę teraz. Dobra, już sprawdziłem, co chciałem. Jedziemy z koksem. Czekajcie. Ayatsuchi-san i wydarzenie w klasie. Jedyne, to jest jedyna okazja. Dzisiejszy dzień jest to jedyna okazja, żeby to wykonać. Więc jeżeli komuś się zdarzy, grając w to na ścieżce Ayatsuchi-san i pominie ten odcineczek, znaczy ten event, to tak, chuj ci w dupę, nie dałeś rady. Mimo że miałeś do tej pory maksymalny pozytywny stosunek z Ayatsuchi-san, to jeżeli tego nie odklepniesz to tutaj, to sayonara. Twoje dobre zakończenie. Ale dobra, już przechodzimy do meritum. Poczekajmy do równego 30. 3, 2, 1. Święta nadchodzą. Wcześniej właściwie powiedziałem u mecharze, że dam z siebie wszystko, ale chyba ja po prostu... Nie. Tachibana-kun! Tachibana-kun! Ej! Chyba kopniaka dostał. To by było w stylu Ayatsuchi-san. Ała! O! Ayatsuchi-san! O czym tak marzysz? O czym się tak rozmarzyłeś? O niczym! W sumie to o niczym! A co tam u ciebie, Ayatsuchi-san? U mnie? Zobaczmy. Co? Zostałam zwolniona ze swojej posady, więc mam teraz naprawdę dużo wolnego czasu. O! Nie martw się o mnie. Jeśli miałabym być teraz szczera, to mam teraz o wiele więcej wolnego czasu dla siebie. Rozumiem. He? Ale czyżby to równocześnie nie oznaczało, że ona teraz może sobie pozwolić na jakieś wspólne wyjście i na zabawienie się? I mam okazję ją zaprosić albo nie? Oczywiście, że zapraszamy na wspólny wypad. O co chodzi?
Tak nagle zamilkłeś. No nie. No dobra, jedziemy z tym koksem. Zapraszam Ayatsuchi-san na wspólny wypad. Hej, Ayatsuchi-san. A jesteś wolna w następną niedzielę? E? No bo jeżeli by ci to pasowało, to może nie chciałabyś przypadkiem gdzieś ze mną wyskoczyć? A niby gdzie? A ją zatkało, ale z drugiej strony jest bardzo zadowolona. Och, jeżeli mówimy teraz o randce, to do parku rozrywki. Jak na twój gust jest to zbyt dziecinne, w takim razie nie mam nic przeciwko, pójdę. He? Nie słyszałeś mnie? Powiedziałem, że mi pasuje, pójdę. Naprawdę? Jeżeli chcesz, żebym cię okłamała, to zrobię to. Nie, wszystko gra. Jesteś pewien? Oczywiście, niedziela, razem ze mną. O, zawieszka? No dobra, więc jesteśmy umówieni na niedzielę. Okej, no to spotkamy się o 1:00 na placu przed dworcem? Pewnie, jak dla mnie brzmi to dobrze. Nie mogę się doczekać. Ta niedziela jest przeznaczona na moją randkę z Ayatsuchi-san. O, nie mogę się doczekać. Sukces. A. I to jest to wydarzenie, nie? Nie z każdą dziewczyną idzie się na taką randkę, wiecie? Albo już nie pamiętam. Z Nanasaki się idzie. Z Sakatą się nie idzie. A z Kaoru? Z Kaoru się idzie na randkę, ale świąteczną. Tak wiecie, na zewnątrz. W sumie wszyscy macie. No z każdą się idzie na randkę świąteczną. Ale na tą przedświąteczną? A nieważne. No dobra, no to pozwólmy sobie na jakieś pogaduchy, na przykład w klasie. O, Tachibana-kun! Dobre wyczucie czasu! O! A ja Ayatsuchi-san! Hej! Masz może teraz odrobinę wolnego czasu? Jestem teraz w nastroju i chętna, żeby z tobą porozmawiać, Tachibana-kun. Nie, mi to pasuje. Pewnie, mi to pasuje. Och, to świetnie! W sumie również pomyślałem o tym, że to jest dobry moment, żeby z tobą porozmawiać, Ayatsuchi-san. A, więc to tak. No dobra, więc chyba to jest dobry czas po prostu. Tak, to prawda. No dobra. No to dobra, zaczniemy najpierw przestać mówić słowo dobra oraz wybierzemy modę. Ayatsuchi-san, a tak w ogóle pielęgnujesz swoje brwi? Do pewnego stopnia. A czy to przypadkiem nie wymaga dużo pracy? Oczywiście, że wymaga. Utrzymanie nieskazitelnego wyglądu to naprawdę duży kawał pracy. Tak myślałem. Ale tak samo jest ze uczeniem się oraz ze sportem, czyż nie? Ważny jest codzienny wysiłek. Ach, rozumiem twój punkt widzenia. Teraz widzicie, mam dwie wolne czynności, jedna mi pogorszy, a druga nie. Więc zróbmy tam co pogorszy, żeby następną ugrać. Rozmowę, żeby ugrać. O to mi chodziło, żeby, wiecie, żeby następnym poszło lepiej, tylko były te momenty, które polepszają humor. Wydarzyło się u ciebie coś ostatnio, coś ciekawego? Tak, wydarzyło się. O, a co takiego? Sprawiłam, że Tachibana-kun poczuł się niekomfortowo.
po pierwsze, najpierw wygłaszam uwagę, która nie jest na miejscu, tak, żeby go zatrzymać. He? No właśnie, o coś takiego mi chodziło. Haha, niezłe hobby sobie znalazłaś. Haha, wiem o tym. Genialne, prawda? Zdajesz sobie sprawę, że żartowałam, prawda? A, więc to tak. Co za idiota. Widzicie, znowu mam wydarzenie, co mi pogorszy. Co za cep to tak konstruował. A co za cep wybierał takie decyzje, to sobie tak ułożył to. A Yatsushi-san? Czy kiedykolwiek dostałaś jakieś prezenty od innych facetów? A dlaczego o to pytasz? Tylko chciałem wiedzieć. Tak okazjonalnie, może tak, może nie. Wiedziałem. Ale żadnego nigdy wcześniej nie zaakceptowałam. Naprawdę? Nigdy nie miałam powodu, żeby zaakceptować któryś z nich. A tak poza tym, nie chcę sprawiać wrażenia, że pociągają mnie rzeczy materialne. Rozumiem. I znowu mam rzecz, co mi pogorszy. I już wiem, że z wydarzenia specjalnie poszło się jebać. A Yatsushi-san, a jaka byłaś jako małe dziecko? No jako dziecko ogólnie. Kiedy byłam młoda, o kurcze, myślę, że byłam naprawdę bardzo samotnym dzieckiem. Ho! Więc to tak? Tak. Okazuje się, że dobrze. A Yatsushi-san, czy kiedykolwiek natknęłaś się na jakiegoś obmaczywacza? No bo wiesz, no bo... A Yatsushi-san, jesteś atrakcyjną kobietą. I tak sobie pomyślałem, że może... Absolutnie nie. Ha, ha! Rozumiem. Czy naprawdę wyobrażasz sobie, że pozwoliłabym na to, żeby taka sytuacja miała w ogóle miejsce? W sumie, teraz, gdy o tym wspominasz? No właśnie. To co, skopałaby go? O, już prawie pora na zajęcia. Tak? Już ta godzina? Tak. Nie miałabym nic przeciwko temu, żeby z tobą troszeczkę dłużej porozmawiać, Tachibana-kun. Tak, ale wygląda na to, że przekroczyliśmy czas, he? To prawda. No dobra, no to do następnego razu. Tak, do następnego razu. Przecież chodzicie do tej samej klasy. Ale może mają zajęcia osobne? Jakieś? Teraz mam napisane lunch na dachu. To to. Bo mam dwa wydarzenia na dachu. Teraz lunch. Bycie, przebywanie na dachu z pewnością jest wspaniałym uczuciem. Tachibana-kun. O, a Yatsushi-san. Co ty tutaj porabiasz? A tak sobie przyszedłem popatrzeć na górę Kibito. O, więc... A, dzisiejsza pogoda idealnie pasuje na to. No właśnie. Ej, a Yatsushi-san, spójrz na tą chmurę. Czy ona przypadkiem nie przypomina królika? He? W sumie ani trochę. No dobra, a co sądzisz o tamtej? Troszeczkę jest jak żółw, prawda? Dziwak. Haha, więc żółw i zając, he? He? Hej, Tachibana-kun, znasz prawdziwą historię o żółwiu i zającu? Prawdziwą historię? Masz na myśli tą inną od tej, w której to żółw wygrywa? O, więc jej nie słyszałeś? Nie? No to opowiem ci je, opowiem ci ją. Co takiego naprawdę się wydarzyło? A teraz prezent od Yatsushi-san. Żółw i zając.
Dawno, dawno temu była sobie wioska, w której mieszkał żółw i zając. Zając był atrakcyjny i czarujący, i przez co wszyscy w wiosce go uwielbiali. Żółw był tak zazdrosny o zająca do tego stopnia, że nie mógł tego znieść. Pewnego dnia żółw wyzwał zająca na wyścig. Wyścig na szczyt góry. Oczywiście zając wygrałby zdecydowanie, ale żółw nie miał innego wyjścia, jak tylko przez to przejść. Gotowi? Do startu? Start! Dwa zwierzaki rzuciły się do biegu. Zając podskakiwał i szybko objął prowadzenie. Żółw gonił zająca z całych sił, jednak żółw był zdesperowany. Kontynuował kłus na swoich krótkich nogach. Niestety wszystko było na nic, bo zając zniknął w oddali. Ale żółw nadal starał się jak tylko mógł. I tak minęło sporo czasu. Z daleka zaczęło było widać zająca. Jak został dogoniony. Żółw również był zaskoczony. Jak możesz sobie wyobrazić, zając ucinał sobie drzemki i czesał się po drodze. Teraz jest moja szansa, pomyślał żółw i z całych swoich sił zaczął biegnąć. I zanim ktokolwiek się zorientował, żółw dogonił zająca. Następnie żółw niestrudzenie kontynuował swój bieg. W rezultacie żółw jako pierwszy dotarł na szczyt. I tak żółw wygrał zającem. Jednakże... Koniec końców... Wszyscy kochali zająca. Żółw doszedł do pewnego wniosku. Uświadomił sobie, że na początku nikt nawet nie zauważył wysiłku żółwia. Powód był prosty. Wieśniacy nie zauważali żółwia. Naturalnym było stwierdzenie, że żółwia tak naprawdę nigdy tam nie było. Oczywiście nie może mieć wyzwania, jeśli nawet nie zostanie przez kogoś zauważony. W takim przypadku dla zająca nie było nawet konkurencji. Mimo, że żółw naprawdę dzielnie walczył, nawet jeśli udało mu się wygrać, to wszystko koniec końców było mało istotne. Jeśli nie uznajesz czyjegoś istnienia, to w ogóle nie może być konkurencji. Koniec. Jestem za głupi na taką bajkę, więc nie zrozumiałem, jaki był morał i nawet mi się nie chce myśleć na ten punkt. O co chodziło w tym morale. Napiję się herbatę i będę kontynuował. Dziękuję. Dziękuję tobie za bycie wspaniałym słuchaczem. Ale tak nie mogło być. He? O! Dzwonek. Będę się pierwsza wzbierała. O! Przecież to był po prostu kolejny jej chory dowcip, prawda? No, zwłaszcza, że mówimy tutaj o Ayachuchi-san. Coś musiało się za tym kryć. Może to była analogia do niej, że nieważne jak się starała, to tatuś i mamusia ją nie zauważali. I tym zającem była kochana przez nich ich pierwsza córunia, a ona była tym żółwiem. Może o to chodziło? Pewnie tak, ale pora na kolejne pogaduchy na dachu. Może tym razem uda nam się wykonać atak specjalny. Zobaczymy. A tu jest to sam tekst co wtedy, że o, Tachibana, świetny był ciebie czasu. O, Ayatsushi-san, hej, masz może wolny troszeczkę czasu? Tak, tak, to jest to samo. No dobra, no to zaczniemy może teraz od razu od romansu. Widzicie, tu rejon ecchi będzie niefajny. To więc, romans? Tak, romans. Ayachuchi-san
A co sądzisz ogólnie o romansowaniu? Jest to zderzenie dwóch ego. Co? Znowu? Ale ostatnio zmieniłam na ten temat opinię. E? Doszłam do wniosku, że jest to po prostu szansa dla twojego partnera, żeby zobaczył cię takim, jakim jesteś naprawdę. O! Zobaczył cię takim, jakim jesteś naprawdę. Tak, to właśnie o to mi chodzi. Fufu! I nie chodzi tylko o powierzchowny obraz. Rozumiem. Dobry start! Żarcie! Bym powiedział, że żarcie to zawsze dobry temat, ale chyba tylko w przypadku Rihoko Sakurai. A Yasuchi-san, co takiego zjadłaś dzisiejszego poranka? Małego czerwonego kapturka. He? Czy ona definitywnie przypomina wilka, no ale rozumiem. Wow, więc pasuje ci takie coś? Więc naprawdę wychodzę na tą złą dla ciebie? Och, nie. Jestem pewna, że z pewnością zapamiętam ten twój malutki żarcik. Ty głupy, na razie idzie dobrze. A, więc popatrzmy Yasuchi-san prosto w oczy i sprawmy, żeby poczuła się wyjątkowo. Teraz albo nigdy. Nadchodzimy. Yasuchi-san. He? Gap. Gap. Bierz to! Jak mogłeś mnie po prostu uderzyć w brzuch? To właśnie otrzymuję w momencie, kiedy tak się na mnie gapisz. Jeśli będziesz zrobił coś takiego, to z pewnością będę się zawstydzać. A, i się zawstydziła. I se pójdzie. Tachibana-kun, dlaczego na główny... Na coś takiego wyniosłeś na główny temat? He? Czuję się troszeczkę zawstydzona przez to i sądzę, że teraz sobie pójdę. Och, a Yasuchi-san. Ona uciekła. I to po prostu spopierdziczała. No i nic na tych pogaduchach nie ugraliśmy. No to co? Następny odcinek randka. Potem kolejny. Będzie taki pogaduchy. Te wszystkie wydarzenia specjalne, co można właśnie dzięki pogaduchom, to... Będą tak. Jeden zwyczajne, drugie powtórzenie. Potem będzie jedno zwyczajne wieczorem. I chyba są dwa różne zakończenia, jak wracamy z nią. Bo zazwyczaj w pierwszym i w drugim okresie, jak to nazywałem, było po prostu, że było jedno, ten zwyczajny super... He? Telefon? Nini, odbierz telefon! Dobrze, już idę. Kto to może być? Ja wiem! Dobra, ale tym wydarzeniem... Albo może, zobaczymy? Mia? Oglądasz ciągle telewizję? Pośpiesz się i idź do łazienki. Okej, ale w tak... Ale wiesz, dzwonił... To był telefon do Umehary, nie? Umehara? A co takiego? Co? I w ogóle... Czekaj. Umehara nie jest taki. I w ogóle przestań go nazywać Umechanem. Tak, ale... Ale wiecie co? Tym wydarzeniem zajmiemy się pod koniec. Pod koniec. Zajmiemy się w kolejnym odcineczku, bo to będzie taki dobry wstęp do randki. Zapomniałem w ogóle o tym, wiecie? I chciałem w tym momencie uciąć odcinek, by to było idealne, ale nie musi być kolejny odcinek 30 minut. Wystarczy, że ten... Następny
odcinki randkowe będą kurwa długie. Więc mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony czas. To była Magami na moim kanale. Widzimy się w kolejnym tygodniu. Nara!